Dzień dobry Państwu, witamy w programie Rozmowa Echa 24. Dzisiaj gościmy w studio Radka Bąka, wrocławianina, ojca dwójki małych dzieci. I z Radkiem chcę porozmawiać, proszę Państwa, na temat problemu alienacji rodzicielskiej. Problemu, który dotyka wedle szacunków kilkadziesiąt tysięcy małych dzieci w Polsce. Witaj Radku. Witam serdecznie, witam Państwa. Może na początku, Radku, poprosimy Ciebie, żebyś przedstawił definicję alienacji rodzicielskiej. Co to takiego jest? Co oznacza ten termin? No właśnie, trudne słowo i wielu z Państwa, ja też do niedawna nie wiedziałem, co to jest, dopóki mnie ten temat nie dotknął osobiście. Alienacja rodzicielska to jest zespół różnych zachowań, ale głównie chodzi o to, że jeden z rodziców po rozpadzie związku zaczyna uniemożliwiać kontakty pozostałej części rodziny, ale przede wszystkim też drugiemu opiekunowi prawnemu, drugiemu rodzicowi. To w takim dużym skrócie i uproszczeniu jest alienacja, czyli ludzie są razem, rozchodzą się, rozstają z różnych powodów, to jakby nie wnikając, jakie to są powody, ale nagle jeden z rodziców, ten przy którym jest dziecko, zwykle wyrokami sądów w Polsce praktycznie w 99% przypadków jest to mama, niestety zaczyna alienować, czyli odcinać dziecko zarówno od drugiego rodzica, czyli od taty w tym przypadku, chociaż zdarzają się też mężczyźni alienatorzy, jak również od całej rodziny. Czyli od babci, drugiego. Od oczywiście. Dziadka ze strony przykładowego taty. Oczywiście, czyli babcia, dziadek, ciocia, wujkowie, czyli jakby w dziecku w połowie obcinana jest jego dotychczasowa osobowość i dotychczasowe więzy rodzinne. Tak jakby nagle zostaje to odcięte jednym ruchem ręki, co powoduje mnóstwo opracowań naukowych, no poważne zaburzenia później u dzieci, które dorastając żyją w różnych dylematach moralnych i psychicznych, są problemy lojalnościowe. No i niestety też alienacja to bardzo często treści przekazywane przez alienatora dotyczące zarówno drugiego rodzica, jak i jego rodziny. Czyli można powiedzieć, że to jest pełna gama znęcania się psychicznego nad dzieckiem przez rodzica, w tym wypadku, no proszę wybaczyć, głównie przez matki. Tak jak kiedyś powiedziałem, alienacja to nie chodzi o rozróżnienie płci, żeby była jasność, że mamy są dobre czy złe, czy tatusiowie są dobrzy czy źli. Obojętnie kto tego dokonuje. Alienator po prostu, nazywajmy to w ten sposób, czyni zło przede wszystkim i krzywdę dziecku psychiczną. I to bez wątpienia jest to przemoc psychiczna wobec dziecka. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta przemoc będzie miała i ma, to jest mnóstwo na ten temat opracowań, skutki bardzo trudne i ciężkie w przyszłości. Dla prawidłowego rozwoju dziecka, dla prawidłowego rozwoju więzi, dla prawidłowego pojmowania świata, roli ojca, na przykład jeżeli alienowany jest tata, to jest cały system zaburzeń, z którymi dziecko później się spotyka. Z tym, że Radku, alienacja rodzicielska to nie są działania przecież godne z prawem. Bo najczęściej rodzice po rozwodzie mają ustalone kontakty, zarówno mama, jak i tata, sądownie. Przykładowo coraz częściej przecież w Polsce jest opieka naprzemienna wprowadzana, czyli generalnie, mówiąc brzydko, dzieci dzielą się raz przez dwa tygodnie, załóżmy, są u taty, przez dwa tygodnie u mamy, tak stanowi wyrok sądu. Oczywiście częściej jest tak, że tato dostaje tylko i wyłącznie weekendy, nad czym osobiście boleje, wielu ojców boleje, że są tak traktowani przez sąd, no ale niestety to jest chyba temat na inną rozmowę, traktowanie ojców przez polskie sądy i przez w ogóle wymiar sprawiedliwości w Polsce. Natomiast zgodnie z prawem ojciec ma prawo do kontaktów z dzieckiem, jakie by te kontakty szerokie nie były. Ma prawo, a matka, tudzież zły ojciec, uniemożliwia te kontakty, czyli łamie prawo. No tak. No właśnie, ale jakby nie ma tutaj sposobu na to, żeby takiego alienatora prawem zmusić do tego, aby to prawo respektował. Bo dochodzimy do absurdu, prawda? No, zgadza się. Czyli wyjaśnimy sobie jedną rzecz. Ludzie się rozstają, mamy prawomocny wyrok. Na mocy tego wyroku, tak jak w moim przypadku, są regulowane kontakty. Na przykład jest to co drugi weekend, plus wakacje, święta i tak dalej. No i teraz co się dzieje? Przyjeżdżamy na miejsce, dzwonimy na miejsce, domofonem. Tam, gdzie mieszkają dzieci z mamą. Tam, gdzie powinniśmy odebrać, w moim przypadku do Warszawy.
Dzwonimy domofonem, no i zastajemy zasłonięte rolety, nikt domofonu nie odbiera, dzieci nie są wydawane, na miejsce przyjeżdża policja. Ty wzywasz policję? Tak. Halo, dzień dobry, tu Radek Bąk, proszę przyjechać na miejsce, bo nie wiem, co się dzieje z moimi dziećmi. Dokładnie. Zgodnie z sądem mam je odebrać teraz do Wrocławia, mają się ze mną spotkać, nikt nie odbiera, boję się o dzieci. No i przyjeżdżają panowie policjanci i rozkładają ręce, bo oni też nie mają narzędzi w tej chwili do tego, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć na alienatora. Mogą porozmawiać, mogą się zapytać, alienator poda swoje powody i nieważne jakie one są. Czy one są mniej lub bardziej słuszne, czy sensowne lub kompletnie bezsensowne. Po prostu ktoś odmawia, a policjant jest bezsilny. Bezsilny, bo nie stoi za nim skuteczne prawo, żeby ten policjant miał jakiekolwiek narzędzie. On nic nie może zrobić. A jedyne, co może zrobić w tej chwili rodzic alienowany, to wystąpienie do sądu o możliwość ukarania alienatora karą grzywny za nierealizowane kontakty. Sąd to rozpatruje przez taki czas, który jest w tej chwili w czasie pandemii potrzebny. Trwa kilka miesięcy, no nie czarujmy się, kilka Czekamy. Miesięcy. Trwa... No i w przypadku, gdy sąd podejmie decyzję o ukaraniu... No wówczas... Najpierw wejdę w słowo, bo ja też, proszę Państwa, niestety ten temat znam z autopsji niestety dosyć dobrze. Sąd najpierw grozi osobie alienującej, tak, że ją ukarze. Dopiero później, po następnych kilku miesiącach, czyli mamy już rok, może ukarać alienatora karą pieniężną. Najczęściej jest to na przykład 500 zł. No to w zależności od wysokości kwoty, o którą się we wniosku staramy. Powiedziałem 500, ale przepraszam, ja myślę 50 zł, bo to są kwoty 50 zł, 100 zł za niezrealizowany Oczywiście. Kontakt. Umówmy się, nie są to... No niemniej dochodzi do kuriozum, tak? Czyli dostajemy prawomocny wyrok, mamy uregulowane kontakty, alienator nie wydaje nam dzieci, rodzic, który nie ma dzieci, jest zobowiązany płacić jeszcze regularnie alimenty, czyli nie widzi dzieci, musi płacić alimenty. Sąd dostaje wniosek, czekamy, aż sąd go rozpatrzy, no tyle, ile to będzie trwało. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby krytykować opieszałość sądów, tylko po prostu to wszystko trwa, bo mamy czasy pandemii, to wszystko się spiętrzyło w jakiś niewiarygodny sposób. A dzieci nie widzą rodziny. I co się dalej dzieje? Bardzo często jest tak, że to w ogromny sposób wpływa na dzieci. Ja widzę po kontaktach z moimi dziećmi, że to... Ale jakie są kontakty teraz z dziećmi? Jakie ty masz kontakty? Ja mogę rozmawiać z dziećmi tylko i wyłącznie przez komunikator to jest decyzja internetowy. Decyzją mamy. W zależności od jej nastroju. To poczekaj, to jeszcze powiedz, ile dzieci mają lat, bo nie powiedzieliśmy o tym. Zbliżają się do 5 i do 7. 4,5, 6,5, ale zbliżają się tam powoli do swoich urodzin. I nie widzisz ich od kiedy, tak na żywo? Od września 2020 roku. Aha, i mama uznała, że dla ciebie i dla dzieci wystarczającą, dla dzieci przede wszystkim wystarczającą formą kontaktu z tatą będzie rozmowa na Skype'ie, tak? No już jest to inny komunikator, to jakby nie ma znaczenia. Tak, jestem obrazkiem w tej chwili dla moich dzieci w telefonie. I od kiedy tak to mamy taką sytuację? No to trwam od września. Mama według własnego uznania, jeżeli odbiera połączenia wideo, to fajnie, to wtedy mogę z dziećmi porozmawiać. Jeżeli uznaje, że na przykład nie ma internetu w domu, bądź jakikolwiek inny ma powód, no to nie odbiera takiego połączenia. Wówczas mogę porozmawiać tylko przez telefon. No mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wygląda wychowywanie dziecka czteroletniego, bo wtedy się to zaczynało, nie ktoś miał 4 lata, przez telefon. Jak karykaturalna jest to forma i czy ojciec jest w stanie wpoić dziecku, nie wiem, prawidłowe wzorce, zapytać, jak było w przedszkolu, czego się nauczył. Czy po prostu przytulić? No, nie ma takiej możliwości niestety. Nie ma takiej możliwości i wszystko odbywa się za wiedzą aparatu sądowniczego. Sąd wie, co się w twoim przypadku i w przypadku twoich dzieci dzieje i nic z tym nie robi. No powiedzmy sobie to szczerze. Nie tylko w twoim przypadku nic nie robi, po prostu nic nie robi, bo nie ma takiego mechanizmu, który by pozwalał cokolwiek zrobić. Inaczej, ja złożyłem swoje wnioski, czyli, albo jeszcze inaczej zbuduję myśl. Cała ta sytuacja jest kuriozalna, bo w lipcu, akurat mówię o swoim przypadku, otrzymałem prawomocny rozwód, on się w lipcu uprawomocnił, teraz znowu muszę występować z kolejnymi wnioskami do sądu o kolejne sprawy, kolejne rozpatrzenia, kolejne... jak to się nazywa, bo po covidowe mam zawieszenia, kolejne zabezpieczenia kontaktów, gdzie ja to wszystko w ręku mam i przyjeżdżam, pokazuję policjantowi, to jest mój wyrok, tu są uregulowane kontakty, ci policjanci już zresztą z Warszawy mnie znają z widzenia, więc wiedzą, że pan Radek przyjeżdża co 2 tygodnie zawsze do dzieci. Nie ma narzędzi.
I teraz sąd będzie znowu rozpatrywał moją sprawę. Mama będzie kontrargumentować. Widziałem też jakby argumentację. Ani słowem, to jest niewiarygodne, ani razu nie pada słowo alienacja rodzicielska i nie ma pół przecinka na temat tego, że dzieci nie widzą taty. To zostało uznane przez drugą stronę jako rzecz naturalna. Decyzją mamy dzieci nie widzą taty, a poprzez to, że porozmawiają sobie przez kilka, kilkanaście minut w zależności od koncentracji dziecka, tak, to powinno wystarczyć i koniec. Mają nowego partnera, ten nowy partner ma szybko wejść w buty prawdziwego taty i jakby już ten tata, okropne jest to określenie, ale biologiczny, jest odsuwany na dalszy plan wraz z całą rodziną. Bo pojawiają się też nowi dziadkowie, nowe ciocie, nowi wujkowie, a babcia i dziadek, jakby ten biologiczny, naturalny, znikają z życia dziecka. Szanowni Państwo, słyszą Państwo sami, jak to wygląda. Siedzi przed Wami facet, który ma dwójkę małych dzieci. Te dzieci za nim tęsknią, chcą się przytulić do taty, ale decyzją drugiego rodzica, w tym wypadku mamy, Radek jest od tych dzieci odcięty. Brutalnie odcięty od dwójki małych dzieci, których od września ani razu nie widział na żywo. Czy Państwo sobie są w stanie to wyobrazić, że żyjemy w kraju, w którym aparat państwowy nie robi nic, aby pomóc temu człowiekowi i tym małym dzieciom? To jest, proszę Państwa, absolutnie skandaliczne, godne najgorszej hańby. Tak być dłużej nie może. To powinno się coś zmienić. Doba pandemii pozwala alienatorom, alienatorkom na to, żeby takie sytuacje też wykorzystywać. Żeby było jasne, proszę Państwa, ja się teraz może zrobię mały coming out. Ja też miałem taką sytuację. Dokładnie rok temu mój syn został zamknięty przez mamę w domu. Nie pozwalano mi się z nim zobaczyć, ale nasza rozłąka trwała tylko i aż, ale w przypadku porównania do Radka, tylko niecałe 2 miesiące. Tu mamy już okres pół roku, zdaje się, tak, kiedy ty nie widziałeś swoich dzieci i nie wiadomo, kiedy Radek je zobaczy, bo nikt się tym nie interesuje. Aparat państwowy w tym wypadku nie działa. Radek i jego dzieci jest na totalnym marginesie. Takich ludzi jak Radek i jego dzieci w Polsce jest około 100 tysięcy. I nikt, powtarzam po raz kolejny, nikt się tym nie zajmuje. Radek sam z siebie wynalazł chyba sposób, co zrobić, żeby jednak poprawić sytuację swoją, swoich dzieci, ale też innych polskich rodzin. Ja jeszcze chciałem zaznaczyć, że ja nie przychodzę do mediów po to, żeby lansować siebie, tylko korzystając z okazji i dziękuję też przy okazji za zaproszenie, staram się nagłaśniać ten temat, ponieważ on dotyczy setek tysięcy dzieci. I o tym powinniśmy mówić. To nie jest sprawa Radka Bąka indywidualna. Ja dzięki temu, że nie wiem, poznaliśmy się kiedyś i mam okazję dzisiaj tu być, to mogę Państwu powiedzieć, że tak, jest zło, dzieciom dzieje się przemoc. Aparat państwowy niestety robi niewiele i trzeba zmienić prawo w tym zakresie i jak najszybciej dążyć do tego, żeby osoby, które stosują alienację, były penalizowane, czyli krótko mówiąc, mogły trafić do więzienia tak samo jak ci, którzy na przykład nie płacą latami alimentów. Także też spokojnie, bo to, proszę Państwa, wystarczy, żeby był po prostu w kodeksie karnym punkt. Kto nie pozwala, uniemożliwia kontakty drugiemu rodzicowi, kto uniemożliwia kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi, jest po prostu zagrożony karą więzienia na przykład do lat 3 i to wystarczy. Oczywiście. Bo wtedy sobie nie pozwolą alienatorzy na takie zachowania. Teraz nic im nie grozi. I co? Hulaj dusza piekła nie ma. Zniszczmy psychikę dzieci, zniszczmy naszego byłego partnera. Na szybko, bo mamy 2 minuty, niebieska karta. Jak to wygląda? No ja zdecydowałem za namową jednego z warszawskich mecenasów zrobić trochę inny krok i zgłosiliśmy sprawę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgłosiłem stosowanie przemocy wobec moich dzieci i podczas wywiadu pracownik MOPS-u uznał stosowanie izolacji, przymusowej izolacji, czyli alienacji rodzicielskiej za stosowanie przemocy wobec dzieci. W związku z tym wobec alienatorów moich dzieci, zarówno byłej małżonki, jak i jej aktualnego męża, rozpoczęła się procedura niebieskiej karty. Co za tym idzie? Będzie o tym poinformowany sąd, będą poinformowane placówki dydaktyczne, będą zmuszeni niejako do współpracy z psychologiem, tam powstaje cały zespół interdyscyplinarny. Można o tym poczytać w internecie, ale pojawia się kolejne narzędzie, które być może wpłynie w jakiś sposób na alienatorów i przynajmniej zmusi ich do tego, żeby zobaczyli, że ich działania są niedobre, niegodne, robią zło, stosują przemoc i w związku z tym instytucje państwowe przeciwdziałające przemocy zaczynają się nimi interesować.
I miejmy nadzieję, że to w końcu przyniesie jakiś wymierny efekt, bo na razie efekt jedyny jest taki, że dzieci cierpią. I tutaj mowa jest o ogromnym cierpieniu, mowa też jest o wypaczeniu emocjonalnym. Te dzieci są krzywdzone emocjonalnie. Ich psychika przecież pewnych rzeczy nie ogarnia, zmienia się na gorsze. A wszystko to dlatego, że dorośli ludzie nie potrafią się ze sobą skomunikować. Już pomijam, kto jest tu winny. Tak? No, brak komunikacji doprowadza do tego, że dzieci cierpią, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie nikt nie potrafi z tym nic zrobić. Miejmy nadzieję, że to się niebawem zmieni. Podczas akcji Szczyty Alienacji Rodzicielskiej rozmawialiśmy o tym i bardzo brakuje mi materiałów dydaktycznych, na przykład dla partnerów, którzy wchodzą w związek z osobą, która ma dzieci. Taki kodeks postępowania, co robić, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób zaakceptować to, że jest były partner, który jest ojcem na przykład dzieci. Takich materiałów dydaktycznych i szkoleń moim zdaniem brakuje i będziemy dążyć do tego, żeby się pojawiły, żeby ci ludzie mogli uzyskać jakąś fachową wiedzę i pomoc, bo być może nowi partnerzy na przykład nie wiedzą, jak się zachować, po prostu. Szanowni Państwo, jeszcze, bo już musimy absolutnie kończyć. Jeżeli ktoś chce z Radkiem porozmawiać na ten temat, zasięgnąć jakieś porady, zwłaszcza w założeniu niebieskiej karty alienatorowi, zapraszamy do kontaktu przez Facebooka. Zapraszam serdecznie. Radosław Bąk do znalezienia, myślę, że bez problemu w mediach społecznościowych. Musimy kończyć, Panie Radku. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękujemy Tobie, naszym gościem Radek Bąk, wrocławianin, ofiara alienacji rodzicielskiej. Thank you.